Witam, dzień doberek. Dziś ponownie jesteśmy w Cukumi. Idziemy zamoczyć kija. Hajo. A co masz ten video? Daj dobu deska. A co? Oki deska. Świeżo złapany. Nice. Pan mówi, że od 7 jest, czyli półtorej godzinki, no i już ma całą tam skrzyneczkę naowaną. Generalnie tutaj, w tym porcie, większość ludzi łapie japońską barakudę, tak się nazywa ta ryba. Długa, cienka. No, i co? Jesteśmy dziś w Cukumi na rybach z teściem i z żoną. Jest to miejscówka tutaj w porcie, tak jak wspomniałem, stąd wypływają promy na Hatodzimę. I jest to bardzo popularne miejsce właśnie dla rybaków. Widziałem tutaj bardzo często, jest tutaj sporo osób przychodzi łapać ryby i jest to najczęściej japońska barakuda właśnie tutaj. Jest to popularne miejscówka, pewnie mają tutaj żer. Widzę, że co po niektórzy mają tutaj już po całym kartonie. Ipaj maska. Siasina, daj dziobu deska. Daj dziobu deska. これ全部今日今日の？お今日の今日の。あそれはちそれあの魚名前どなんですか？これはあこれはアジ。アジ。こっちはカマス。あそう。はい。場所取りこないとね場所がないんですって。すごい。ありがとうございます。すいません。No i to pani obiera od razu. Ira otoście, ne, atama ototte, ne. Soste. Sugoi. Umi ni stete kaeru. A ja to za nas. Hai. Zobaczmy tutaj dalej, co się dzieje. Wszędzie tutaj dookoła są te wały. Gdzie się wpływa do portu, wszędzie stoją ludzie dookoła. Dodatkowo dzisiaj jest bank holiday, bo jest poniedziałek i w Japonii też czasami są bank holiday, więc tym więcej osób ma wolny czas, aby przyjść sobie na ryby. A pani miała dodatkowo oprócz tej japońskiej barakudy jeszcze rybkę, która nazywa się Aji, też bardzo popularna tutaj. A tam z kolei już jest faza przemysłowa, czyli widać, że kuter rybacki właśnie przypłynął i duże ilości ryb tam są rozładowywane już w tym porcie w tym momencie. Takimi olbrzymimi podbierakami, jakby chyba to się nazywa. I wszędzie dookoła mnóstwo wędkarzy. No i z tego co widzę, to co chwilę ktoś wyciąga. Aha, więc tutaj możemy generalnie widzieć cały proces, jak ryba prawdopodobnie tego nie będziecie widzieć, jak ona podchodzi do przynęty i bierze. Aha, is ona trying to catch, no? Nie. To jest ciekawe. Można obserwować cały proces, jak ryba podchodzi do przynęty i... O, jest branie. A tutaj pan tutaj na małe rybki łapie takie. Lepszą ma przynętę. O, jest branie. Jest.
No stop, ktoś wyciąga. Tutaj jest po prostu wspaniałe miejsce. Tutaj po drugiej stronie w tym momencie ktoś wyciąga. Ktoś przygotowuje drugą. Tu będziemy używać takiej przynęty. To co na małe? No, na nisko. Sorry, na małe. Kure? Aha. Kure sabiki? Sabiki. A, po japońsku tak przynęty się nazywa sabiki. Rybki na przynętę. Nich jak ugodził, ono hako. Ono hako, nich jak ugodził. Nich jak ugodził, ej. 250 jenów za pudełko takich rybek przynęty. Wiecie, ja nie jestem wędkarzem, także za bardzo się nie znam. Ale postaram się wam pokazać, co tu się dzieje najbardziej, jak potrafię. Tam jest też grupa kibiców generalnie. Czekających chyba na prom, tak, sobie tam siedzą podparci na barierce, palą papierosy i przyglądają się i komentują. Tu na przykład wygląda na to, że w ogóle nie biorą, ponieważ nie ma na tym pomoście ani jednej osoby, a tam jest mnóstwo. Tam jest fabryka cementu, mieści się w tym rejonie, o której już wam wspominałem niejednokrotnie, myślę, w czasie relacji z Cukumi. Też posiadają swoją własną flotę statków, które ten cement później transportują w inne regiony Japonii, być może i poza, nie wiem, tego. Właśnie tam wypływa jakiś jeden ze statków, inne dwa wpływają, inne są zacumowane w porcie. Potężna firma, a tam z kolei są kamieniołomy, gdzie wydobywany jest kamień, rozbierana góra, jak ja to nazwałem, transportowany wielkimi rurami do tej fabryki. Ta fabryka to jak całe małe miasteczko w zasadzie wygląda. Brawo, Michu! Yes! Brawo! Tabeckimaśta! Już chyba wiecie, co dziś na obiad. Wypowiada się barakuda. Tu się goście szczepili. Komaj! Sugoi, ipa ja imaś tam. Kolej, jest. O, ipa. Tutaj tam też pan już natrzaskał. Osoku gita kara, nie? Ma to aje, kurwa. Pan ma tutaj specjalny spinacz do ściśnięcia pyska ryby, żeby łatwiej wyjąć haczyk. Ma prezentacja. Teraz następuje wypatraszenie.
まいやろ、おろすの。うまい、ほとうまい。伊達にほとうでよ。ほとう生まれやね。持ってこいよ。あ、これをな。Nasz dzisiejszy połów. Jedziemy teraz przygotować obiad. Na koniec wygląda to tak. No powiem wam, że wypas straszny ta ryba. Barakuda japońska najlepsza jest w okresie zimowym, ponieważ jak mi tutaj miejscowi rybacy powiedzieli, teraz ma najwięcej tłuszczu. Faktycznie smakuje nieprawdopodobnie. No świeżo od razu upiekliśmy i jedliśmy z sosem sojowym. Z odrobiną soli na wierzchu. Pyszne.